Dzień dobry Państwu. Jest środa, 29 listopada. Zapraszam na wydarzenia telewizji Streameo. Maria Jęczmyk, zaczynamy. Zmiany w organizacji ruchu w Jeleniej Górze. 100 lat ekskower. Mieszkańcy Jeleniej Góry muszą liczyć się z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu. Tym razem na skrzyżowaniu ulic Spółdzielczej i Karola Miarki. Mieszkańcy Jeleniej Góry przyzwyczaili się do zmian wprowadzanych na ulicach naszego miasta. Powstające jak grzyby po deszczu kolejne ronda, czy też montowanie na skrzyżowaniach sekundników mają na celu upłynnienie jazdy. 11 grudnia zostanie wprowadzona kolejna zmiana. Pierwszeństwo przejazdu będzie na skrzyżowaniu Karola Miarki Spółdzielcza. Będzie miała ulica Spółdzielcza Karola Miarki na odcinku od Sobieskiego do Spółdzielczej. I będzie tutaj na tym skrzyżowaniu podporządkowano. Rozwiązanie problemu aut stojących w korku z ulicy Powstańców Wielkopolskich, jadących pod górę ulicą Spółdzielczą i dojeżdżających do Karola Miarki. Ponieważ Karola Miarki jest ulicą w poziomie, to jednak stwierdziliśmy, że podporządkujemy ulicę Karola Miarki pod ulicę Spółdzielczą, z tego względu, że auta stające na stopie od strony Spółdzielczej, no po prostu za każdym razem stają i ruszają, stają i ruszają. Tutaj już nie ma co wspominać o emisji spalin, co po prostu naprawdę o dużych opóźnieniach, między innymi na linii MZK. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Karola Miarki ze Spółdzielczą to powrót do przeszłości. Coś między 15 a 20 lat temu było to rozwiązanie funkcjonujące w ten sposób. Nadrzędną ulicą była ulica Spółdzielcza. Zmiana organizacji ruchu nastąpiła przy remoncie mostu przez rzekę Kamienną na ulicy Powstańców Wielkopolskich. No i później już jak gdyby nie powrócono do tego przebiegu ulicy Głównej. Natomiast życie pokazało, że jednak nie bez powodu kiedyś była to główna ulica. Kolejną zmianą, jaka zostanie wprowadzona na przestrzeni kilkunastu dni, będzie wydłużenie świecenia zielonych strzałek na wszystkich skrzyżowaniach znajdujących się na Alei Jana Pawła II. Codziennie wstaje o 6 rano, chodzi na spacery i nie wyobraża sobie życia bez kawy i ciastka. Pan Andrzej Kozioł-Skowar skończył 100 lat, a nam opowiedział o swoim marzeniu. W Kowarach pan Andrzej Kozioł mieszka od 67 lat. Był świadkiem zmian zachodzących w mieście nad Jedlicą, jak również brał czynny udział w odbudowie zakładów liniarskich w Mysłakowicach. W Kowarach poznał swoją przyszłą żonę Rozalię. Będąc już na emeryturze, przystosował bagnisty nieużytek pod działkę. I być może nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie jeden szczegół. W tym roku ukończył 100 lat. Z tej okazji poprosiliśmy jubilata, żeby zdradził tajemnicę długowieczności. Trzeba dużo pracować. Mogę jeść. Trzeba po pracy spacerować i odżywiać się o jednej godzinie. Jak wygląda dzień stulatka? Ja potrzebuję wcześniej, to wstaję o 6, jak nie, to wstaję pół do 7. Jak teraz, bo jak letnią porą jest, słońce świeci, to wstaję. Bo słońce świeci, to się chce wstać i chodzić po dworze. Śniadanie o 7, pół do 9 kawa, ciasteczko. O 12 obiad. No spacer wcześniej. No to już po tym, po kawie na spacer. O 9 to już idę na spacer i tego. I tak do 11 godziny, do pół do 12. Obiad o 12. A po południu to tak, albo idę jak jest tego, to na działkę coś porobić o 4 pod wieczorek. Leśki. No i o 7 kolacja. Już w młodości praca naznaczyła rytm życia pana Andrzeja. A przed wojną to musiałem chodzić do tartaku, jak zimową porą, to ja chodziłem w jedną stronę 42 kilometry.
raz na tydzień. Z okazji setnych urodzin drzwi w mieszkaniu pana Andrzeja nie zamykały się. Z życzeniami jubilata odwiedziła m.in. burmistrz Kowar oraz sąsiedzi. Pan Andrzej jest przemiłym człowiekiem, wesołym, jak widać, pełnym chęci życia. Chodzi na spacery, jak ja z psem chodzę na przykład. On chodzi jeszcze aż pod leśniczówkę prawie. Po prostu jest twardym facetem. Stulatek zdradził nam także swoje marzenia. Ja bym był zdrowy, co bym chciał jeszcze pojechać na Majorkę. Panu Andrzejowi życzymy, żeby i to marzenie się spełniło. Zmiana na stanowisku kierowniczym w schronisku dla małych zwierząt w Jeleniej Górze to dopiero początek. Teraz czas na modernizację obiektu. W schronisku dla małych zwierząt trwa remont i wielkie sprzątanie, a to wszystko za sprawą nowej kierownik Anny Nikołajuk, która chce ze schroniska stworzyć miejsce przyjazne nie tylko zwierzętom, ale także ludziom. To schronisko ma być bardzo, bardzo otwarte dla ludzi, dla zwierząt, przede wszystkim dla zwierząt. Proszę zobaczyć, z tego ma być, to ma być wizytówką naszego miasta i nie tylko, to ma być perełka całych naszych karkonoszy. Bardzo aktywnie zaczniemy adopcję. Bardzo aktywnie. Te zwierzęta nie będą tutaj. Każdy pies będziemy się starać, żeby znalazły swój dom. I ja myślę, że akurat pójdę w tym kierunku. Adopcja będzie naprawdę na bardzo mocnym, na wysokim poziomie. No ogólny porządek w schronisku. No i nowa pani dyrektor tutaj też poprawia dużo innych rzeczy, które potrzebowały poprawy i myślę, że niedługo się okaże, że faktycznie będzie dużo, dużo lepiej niż było. Nowa kierownik chciałaby zainteresować mieszkańców miasta tą placówką i pokazać, że mały gest liczy się podwójnie. Anna Nikołajuk stawia także na współpracę z przedszkolami i szkołami. Chcę zrobić taki park dla ludzi, dla dzieci. Chcę przygotować taki plac, gdzie dzieci, szkoły, przedszkola będą mogły przyjechać, będą mogły siedzieć, będą mogły również bawić się z naszymi małymi pieskami. To jest dla mnie taka wizja współpracy z każdym z Państwa, bo to jest, my mamy być dla Państwa, nie Państwo dla mnie. Ja dla Was mam stworzyć i stworzę piękny, piękny park schroniskowy. Proszę zobaczyć, już przeprowadzam remont, no bo to też jest ważne, remont naszego obiektu, remont przyjęcia i Państwa do nas i my, jak będziemy adoptować pieski. To dla mnie jest zadanie, cel i takie mam plany. Ten entuzjazm pomoże mi w tym i jeszcze raz zapraszam Państwa. Nawet myślę, że już po tygodniu, po dwóch tygodniach już zobaczycie tę zmianę. A co dalej, to wtedy już będzie wiosną. Anna Nikołajuk zastąpiła Eugeniusza Ragiela, który pełnił tą funkcję od 1991 roku. Zarząd utracił zaufanie do pana Ragiela. Pan kierownik Eugeniusz Ragiel, który piastował tę funkcję kierownika od 1991 roku, przejdzie na emeryturę. Dostał wypowiedzenie umowy o pracę. Efekty prac pani kierownik zobaczymy już na wiosnę. Już w najbliższą sobotę z Camp 66 wystartuje druga edycja dog trekkingu karkonoskiego. O co chodzi w tej imprezie, wyjaśni pomysłodawczyni Kinga Nowak. Zbliża się druga edycja dog trekkingu karkonoskiego. Imprezy kierowanej do właścicieli czworonogów, którzy lubią spędzać czas aktywnie. Czym jest ta impreza? Na pewno takim aktywnym spędzeniem czasu z psem, z rodziną, z ludźmi i z całą taką grupą, tak, która się tworzy przy takich imprezach. Jako Karkonoski Klub Owczarka Niemieckiego systematycznie kilka razy w tygodniu prowadzimy zajęcia, tak, na placu. Spędzaliśmy ten czas razem ze swoimi tam znajomymi, przyjaciółmi, biegaliśmy sami, później już zawodowo na innych dog trekkingach, no a teraz stwierdziliśmy, że w naszym regionie też tego za dużo nie ma, więc stworzyliśmy dog trekking Karkonoski. Na uczestników imprezy czekają dwie trasy o zróżnicowanym poziomie trudności. Easy na dystansie 15 km oraz hard na dystansie 30 km. Już mamy pełną liczbę osób, przy czym mamy jeszcze osób rezerwowych prawie tyle samo, co zapisanych. Impreza jest skierowana nie tylko do właścicieli psów, którzy chcą wziąć aktywny udział na jednym z dystansów. Dużo ruchu. Ja kiedyś biegałem właśnie też. Już tak nie biegam profesjonalnie, to z pieskiem mogę pobiegać chociaż. My raczej celujemy w bieganie.
Troszeczkę trenujemy na co dzień. Ale także dla osób chętnych do kibicowania i wspólnej zabawy. Zapraszamy serdecznie wszystkich do zabawy, do kibicowania, będzie ognisko, będą konkursy, jest to tak naprawdę przed Mikołajem, więc też mamy parę niespodzianek dla naszych pociech. Dla dorosłych też oczywiście, także zapraszamy serdecznie wszystkich do wzięcia udziału. Organizatorem imprezy jest Karkonoski Klub Owczarka Niemieckiego. Kilkusetletnie kopie i oryginalne mapy gór izerskich z przełomu XIX i XX wieku zaprezentowano w Jeleniogórskim Oddziale Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W ten sposób polscy archiwiści i czescy muzealnicy chcą przybliżyć historię tego pięknego zakątka Dolnego Śląska. Dzięki specjalnej wystawie kartograficznej w Jeleniogórskim Oddziale Archiwum Państwowego we Wrocławiu nadarza się niezwykła okazja do poznania historii rejonu gór izerskich. Jest to polsko-czeski projekt, dzięki któremu udało się zebrać w jednym miejscu prawdziwe perełki nawet z XVII wieku. Czescy przyjaciele zrobili tutaj takie zestawienie map. Pokazali mapy w różnym układzie, w różnym aspekcie, jak można na podstawie starych map zbudować współczesne, jak można badać historię tych miejscowości, jak przebiegały linie graniczne i tak dalej. Natomiast myśmy do tego dołożyli swoje mapy oryginalne, ponieważ przygotowane przez Czechów panele są tutaj tylko kopiami map, chociaż jest jedna interesująca kopia oryginalnej mapy z 1660 roku, takiej malowanej mapy gór izerskich z XVII-wiecznej, a myśmy dołożyli ponad 20 map oryginalnych, które są w naszych zbiorach. Ta wystawa po pierwsze daje pewien asumpt do pogłębionej współpracy polsko-czeskiej w obrębie różnych instytucji, w tym przypadku Archiwum Państwowego po stronie polskiej, a Muzeum w Libercu po stronie czeskiej, ale przecież ona może objąć także różne inne instytucje, które przede wszystkim w swoim zasobie, a tak jest w przypadku przede wszystkim Archiwum Państwowego w Wrocławiu i tu oddziału w Jeleniej Górze, mają bardzo bogaty zasób kartograficzny. Zresztą jeśli chodzi o liczbę arkuszy, największy w Polsce. Mówię oczywiście o zasobach, o zbiorach archiwów państwowych w Polsce. My pokazujemy tutaj mapę od XVII wieku w naszym regionu. I ten region ma granice państwa. Na jednej stronie są Czechy, na drugiej stronie jest Polska. Ale ten region, on pracował a fungoval v historii jako wspólny region. To byl jeden region gór izerskich i Karkonoś. Mapa, a szczególnie stara mapa, jest dla nas ogromnym źródłem wiedzy, bo umiejętne czytanie mapy, jej oglądanie i interpretacja, to możemy tam znaleźć informacje, do których musielibyśmy dochodzić, przekopując całe tomiska opasłe różnych publikacji. Oprócz map z przełomów wieków na ekspozycji można obejrzeć model przestrzenny, stworzony przez czeskich kartografów, jak i pokazy multimedialne. Warto dodać, że jest to pierwsza tak duża prezentacja poświęcona górom izerskim. Wystawę można obejrzeć w godzinach pracy archiwum do końca grudnia bieżącego roku. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydarzenia już w piątek.